Pierogi, zupa grzybowa, ryba jakaś. Pierogi z kapustą i grzybami i barszczek z uszkami. Kluski z makiem, kapusta z grochem, opłatek, bakołek i ryba. Jeszcze przyjemny. Karp, jakieś ciasteczka i pierogi. Czerwony barszcz, no może być jakaś ryba, ciasta oczywiście i może być też ciasteczka. Na przykład karp w galecie, pierogi z kapustą i grzybami, kutia, makowiec. Może by się też barszcz z łóżkami, albo jeszcze mówić. No śledzie mogą być. Może być też pierniki, ryba, pierogi, ziemniaki, ciasto. Co jeszcze? Świeczka. Powinno być 12 potraw. Powinno być 12. Choinka. Śledzie. Nie lubię śledzi. Makówka, pierogi, jakieś ciasta. Standardowo karp, jakaś ryba po grecku, pierogi, masz czerwony. Co jeszcze? Śledzie. Nic nie, to zależy od domu pewnie. Ryby na pewno. No, to nie mam pojęcia. Co masz u siebie na stole? Jakieś sałatki, nie wiem, no te takie podstawy. No i przyjaźnie, to są ryby. A jakieś zupy? Paszczek czerwony. To wszystkich na pewno nie wymienię, wiem, że 12, ale teraz nie pamiętam, na pewno jakaś ryba, karp, na pewno barszcz czerwony, nie wiem, czy nawet pierogi też należą do tych tradycyjnych potraw, kutia też i co jeszcze z takich tradycyjnych, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Się ich znaleźć 12, a takie główne to nie wiem, karp, kapusta z grochem, jakieś ryby, karpia też, zupa grzybowa, albo jak to woli barszcz czerwony, pierogi nasze polskie z grzybami, no wiele innych tam właśnie. Pierogi, karp, makiełki, jakieś inne ryby, barszcz. Pierogi.
zupa grzybowa bądź barszcz czerwony z łóżkami. Ryba. Czy karpik. Nie wiem, co tam jeszcze. Kluski z smakiem, ale nie pamiętam, jak to się nazywa. I jeszcze. Tradycją jest, że tych potraw powinno być 12. Takie potrawy, które są serwowane, takie potrawy, które są serwowane na stole wigilijnym w mojej rodzinie, to przede wszystkim barszcz czerwony, pierogi, łuszka, śledzie przygotowywane na kilka różnych sposobów, kar, ryba po grecku. Myślę, że ciężko było, żeby mieć więcej. Jest ich naprawdę sporo. Jedzą 12 potraw. Chociaż no, wedle tej polskiej tradycji to jest 12 postnych potraw. No to tak naprawdę już chyba teraz ludzie woli odchodzą od takich tych tradycyjnych, które wszyscy wiemy i wszyscy pamiętamy. Pojawiają się pewnie jakieś tam nowości, to na pewno, ale zawsze to jest tych kilka. Potraw takich jak pierogi, tak z albo z kapustą, grzybami, jest jakaś tam kapusta z grochem, z grzybami. Są różnego rodzaju właśnie wieczarki albo inne typy grzybów już wspomnianych. Są śledzie, są u mnie na przykład jest bardzo często taki kompot suszu, czyli co roku. Wiem, że są jakieś kutie i tak dalej, ale to chyba jest też taka tendencja regionalna też trochę. Special dish like samale, it's very popular, and sausages, steak, and a specific cake called kozol. Co powinno znaleźć się na świątecznym stole? Na pewno zależy od kraju, w którym się znajdujemy. Jeżeli chodzi o tradycje kulinarne dotyczące Polski, to myślę, że czerwony barszcz wymiennie z zupą grzybową, z zupą rybną albo tak zwaną wodą śledziową. Na pewno ważne są dla Polaków pierogi z kapustą z grzybami, krokiety z kapustą z grzybami, różne wersje kapusty, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, grzyby w cieście, na pewno karp w galarecie, inne smażone ryby, śledzie, u niektórych na pewno są też makiełki, kutia, myślę, że wszystko, ciasta.